Podcast na froncie. Rozmawiamy o nowoczesnym frontendzie i jego architekturze. Podcast wspiera Ksebia, firma IT, tworzona przez ekspertów dla ekspertów. Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu na froncie. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu na froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak, stały zespół. Marcin musimy gościa poprosić, bo chyba to jest nudne, że my tylko rozmawiamy. Ale zanim przejdziemy i będziemy tutaj sobie narzekać, dzisiaj będziemy kontynuować. Kontynuować zagadnienie, które poruszyliśmy przy ostatnim naszym spotkaniu Marcin, a mianowicie kim jest Frontend Architekt, ale dzisiaj, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, chcielibyśmy już porozmawiać o naszych realnych. W sensie przykładach z naszego życia i konkretnych wskazówkach też technicznych, czyli, czyli mięcho, tak? Czyli mięcho, z, mm, które mam nadzieję, że Wam słuchacze też w jakiś sposób pomoże. Ale zanim do tego przejdziemy, jak zwykle porozmawiajmy sobie, co ostatnio słuchaliśmy, co ostatnio czytaliśmy. Marcin, zacznij proszę. Ja od razu odbijam pałeczkę. Do ciebie, ponieważ nic nie czytałem, nic nie słuchałem. Dobra, inaczej. Coś słuchałem, ale było tak słabe, że nie będę tego rekomendował, a nic nie czytałem, bo są wakacje i dużo czasu raczej spędzam na bieganiu obecnie. Okej, okay, no ma Więc, sens, ma sens. A jak u ciebie, Szymon. No ja Czytałeś coś? Ja czytam, ja czytam, ja czytam, cały czas czytam. Ale teraz, co ja sobie przeczytałem, a takie przyjemne, delikatne. A mianowicie biografia Elona Maska, napisana przez Waltera i Zaksona. Autor, myślę, że popularny, czy znaczy nie myślę, no na pewno popularny. Biografię napisał wielu znanych innych postaci, osób. No niedawno właśnie wydał biografię Elona Maska, ale do meritum bardzo polecam tą książkę z prostej przyczyny. A mianowicie moje wyobrażenie medialne Elona, takie, które dochodziło do mnie z mainstreamu. Jest zgoła inne z tym, co ja czytam w tej książce. Oczywiście niektóre rzeczy się pokrywają, ale oczywiście mamy dogłębnie przedstawione tutaj, tak jak to Walter Isaacson zawsze robi, postać pana Elona, która jest oj, bardzo ciekawa bardzo skrajna bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo skrajna. Nie chcę spoilerować. Na pewno polecam. Nie ma chyba książki Waltera Isaacsona, której bym nie polecił, więc ogólnie może wsadzę do worka tego autora. Poczytajcie proszę. Ja jestem mocno zainspirowany podejściem Maska w, w kontekście upraszczania, bo z tej książki wybrzmiewa jak dla mnie. Najbardziej to wszędzie wszystko powinno być jak najbardziej proste i to jest klucz do sukcesu. Dobra. Przechodzimy do meritum. Przechodzimy do meritum, a mianowicie kontynuujemy rozmowę na temat architekta frontendowego. Marcin, od czego zaczniemy? Ale jeszcze tutaj dodam tak. Po... Przepraszam. Pamiętasz, wczor... wczoraj, nie wczoraj, jakiś czas temu, jak nagrywaliśmy ten odcinek, ja zaproponowałem tą konwencję, że słuchaj, spotykamy się na kawie, rzucamy temat na tapet i rozmawiamy. Zachowajmy, proszę, tą konwencję, czyli. Pijemy sobie teraz tą wyimaginowaną kawę i rozmawiamy, kontynuujemy. Kim jest dla nas frontend architekt? Więc, Marcin, od czego zaczynamy? Myślę, że w ostatnim odcinku powiedzieliśmy, dlaczego jest istotna rola front-end architekta, po co właściwie określamy taką rolę, no i skąd ta rola się wzięła, z jakich potrzeb. No a teraz warto by było powiedzieć, OK, mamy taką rolę, chcemy taką rolę. No to właściwie, jak zrekrutować ta, taką rolę? Co osoba powinna potrafić, albo co my potrafimy, powinniśmy potrafić, jeśli byśmy chcieli zostać frontend architektem? Więc skupmy się na pewno na umiejętnościach, które możemy też podzielić na ten szereg zestaw, zestaw umiejętności miękkich, jak i technicznych. No i co? Może zaczniemy od technicznych. Co uważamy, że taki front-end architekt powinien potrafić i w jakim stopniu? To ja może zacznę od tego, że według mnie na pewno to jest osoba, która nie tylko potrafi programować, która nie tylko potrafi, nie wiem, tam dwa, trzy frameworki e, zaimplementować, ale po prostu rozumie także, jak działa web. Jakie są technologie webowe, jak to wszystko pod spodem powinno funkcjonować, no i po co, po co właściwie robimy takie aplikacje, żeby mieć szersze, szersze perspektywy do rozwiązywania problemów. No, bo frontend architekt, jeśli mamy prosty projekt, załóżmy jakiś krót, no to umówmy się, niekoniecznie jest jakąś rolą superpotrzebną, wymaganą. I naturalnie, jeśli będą to proste, krudowe projekty do napisania dla klienta, no to często nie będziemy zatrudniać frontend architekta, bo nie ma takiej potrzeby, a frontend architekt za to będzie zatrudniony w projektach bardziej skomplikowanych, wtedy kiedy już będziemy mogli określić takie ryzyko i... Yy, i wszystko, co związane z tym ryzykiem, że coś może być niestandardowego, no i przydałaby się taka osoba o wyższej ekspertyzie, aniżeli zwykły front-end developer. Więc możemy się spodziewać, że będą to nieszablonowe projekty, a do takich na pewno jest taka potrzebna osoba, która zna dokładnie przeglądarki. No dobra. Wie, co te przeglądarki mogą zaoferować i jakie mają ograniczenie. Zna ograniczenia frameworków. I oczywiście to jest tak, taki banał, że powinna umieć do, do, dobrze dobrać framework, ale według mnie także powinna w ogóle mieć pojęcie, jak odrzucić całkowicie e, taki dobór frameworku i na przykład e, zdecydować, że piszemy coś. Poza frameworkowo i wziąć na przykład taką odpowiedzialność, że nie będzie to jednak wymyślanie koła na nowo. Czyli ta osoba co najmniej powinna znać frameworki nie w sposobie takim, że, żeby coś w nich zaimplementować, ale wiedzieć jak działają, jakie problemy rozwiązują i czego nie potrafią zrobić w kontekście funkcjonowania w webie, w przeglądarce. Dobra, poruszyłeś wiele wątków, bardzo mi się podoba ta koncepcja, którą zaproponowałeś. Wiesz co? Ja sobie teraz wyobraziłem taką sytuację. A ja mianowicie, mam swoją firmę IT, no i właśnie chcę z... przeprowadzić rekrutację na frontend architekta, prawda? No też to robiliśmy wspólnie razem, A... ale trzeba chyba. Wejdę w te buty, które zaproponowałeś w tym momencie. To jest rewelacyjna perspektywa, ale idziemy dalej. Powiedziałeś, co to jest web. No to co to jest web? Co, co, co rozumiesz przez web? Przykłady, żebym ja też rozumiał, o czym dalej rozmawiamy. Okej, okay. na przykład całą, całą platformę, która umożliwia nam wyrenderowanie i uruchomienie dla użytkownika kodu JS-owego. Czyli co, silniki, tak? Jak browsery mają to Tak, Na przykład okay. na takim. Oczywiście, tak, tak. A czy dobra? Oczywiście tutaj możemy mówić o, o webie na wielu, wielu płaszczyznach, prawda? Musimy wiedzieć, jak ten, no bo web działa na wielu płaszczyznach, w zależności od, na, na którą warstwę będziemy patrzeć. Ale idąc zupełnie, zupełnie tak od góry, no to taki must have. to czym jest platforma? Co my właściwie możemy uruchomić dla użytkownika? Do czego my możemy mieć dostęp? Bo yy, pomijając aplikacje krudowe, wyobraźmy sobie jakąś taką nieszablonową aplikację. Na przykład aplikację, która będzie z urządzenia szczytywała nasze fale mózgowe i coś z nimi robiła. I to jest aplikacja, którą ja e, pisałem sobie w domu. No i okej, okay. i to jest zupełnie coś niestandardowego, zupełnie e, coś dalekie od kruda, e, gdzie nie mamy de facto, de facto backendu, przez którego będziemy się łączyć e, restem, czyli. Tak jak w, nie wiem, w 90% przypadków, kiedy dostajemy jakąś aplikację do zaimplementowania, ale mamy jakąś inną warstwę transportową, tak i frontend architekt powinien wiedzieć, czy jest to możliwe. No i potrafić też dobrać. Tutaj, nie wiem, w zależności, czy tam będzie komunikacja, czy mamy komunikację po jakichś soketach, czy będzie to komunikacja po Bluetoothie. To już w zależności od urządzenia tego końcowego, co będzie emitować jakieś dane, ale tak, powinien taki frontend architekt wiedzieć, że jest to możliwe, żeby odebrać te dane. Powinien wiedzieć też, jakie są ograniczenia platformy, to znaczy na przykład, jakie ilości danych my możemy w, na taką platformę przyjąć. Bo to też nie jest takie banalne, bo o tyle, ile. Powiedzmy, takie fale mózgowe, które ja szczytywałem, to są drobne drobne, drobne dane e, szczytywane z jakichś elektrod. Ale także kiedyś dawno temu pracowałem przy aplikacji e, TELCO, która szczytywała z BTS-ów bardzo duże dane i tam szybko problem, pojawił się taki problem limitacji dla przeglądarki, bo na przykład podłączona aplikacja przez 12 godzin, która szczytywała live dane, nagle okazało się, że wysadzała tą przeglądarkę w kosmos. No bo oczywiście oczywiście te dane były jakoś tam skompresowane, spakowane na warstwie transportowej. No ale żeby je zwizualizować, no to musimy te dane już odpa odpakować. I co dalej? I to y, i tutaj, oczywiście, y, cały ten szereg działań, jak my możemy te dane przechowywać, je, czy my, że mamy y, bazy danych przeglądarkowe, to że I możemy. To prawdziwe bazy mm. danych, naprawdę takie prawdziwe, prawdziwe. Ale nie, przepraszam, przerwałem cię, kontynuuj, mm -hmm. bo tutaj stryggerowałeś tak, coś, i... co właśnie ostatnio dosyć mocno się zagłębiałem. Bardzo ciekawa to jest rzecz, ale kontynuuj, przepraszam bardzo. Mm -hmm. Mm -hmm. Y Okej. Okay. Wybiłem cię. To teraz, tak, zupełnie wybiłeś już teraz. Nie Przedrażam. jestem w stanie. Nie jestem tak, w stanie. Zapomniałem, że nie wolno przerywać w trakcie rozmowy, ale tak, strigerowało mnie to mocno. Przepraszam cię bardzo, ale rozumiem o co ci chodzi. Jak najbardziej rozumiem o co ci chodzi. Tutaj bym dodał też y y protokoły. Czyli HTTP2, SSL, warstwy tego, jak są skonstruowane, tak? czym się różni wersja druga od pierwszej. I tego typu rzeczy to jest coś, co musimy mieć może nie dogłębną wiedzę, ale świadomość, że takie rzeczy istnieją. Czyli parafrazując to, co powiedziałeś, nie tylko krót nie tylko krót, ale są też różne inne rzeczy i musimy mieć tego świadomość. Kolejny aspekt, który poruszyłeś, ale dobrze, wracając jeszcze co to jest web. Tutaj też od razu myślę, że warto znaczy warto wspomnieć. Mamy JavaScript, mamy inaczej, mamy warstwę klienta, tak, ale też mamy warstwę nowdową, backendową. Tu też trzeba jasno mhm. mieć rozróżnienie, co co można, czego nie można, jak to funkcjonuje, tak, niby JavaScript, tu i tutaj. Ale na samym końcu to e, ma różnice. W sensie jest różne. I ta świadomość tego, jak to funkcjonuje i działa, też jest bardzo istotna. I nie tylko tak. do toolingu, który wydaje mi się, że Node w tym momencie, znaczy, zazwyczaj my wykorzystujemy jako frontend deweloperzy jako tooling e, wspierający, że tak powiem. Czyli yy, po prostu budowanie i tego typu rzeczy, tak? Ale idziemy w stronę już, znaczy już byliśmy w tej stronie, ale chodzi o to, że, yy, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale frontend architekt już backend w tym momencie też musi umieć pisać, tak? Tak, ale to ja bym do tego później przeszedł. Jeszcze, okay. jeszcze, jeszcze później. Nie, nie, nie biegłbym tak dalej, daleko. Jasne, jak najbardziej. Bo ja jeszcze tutaj bym nawiązał, już mi się przypomniało, na czym, na czym zostałem wybity. I poniekąd też się wiąże z tym, co już powiedziałeś. Tak, mamy JSA, i Node.js w tym momencie też będzie tutaj web platformą. Inną web platformą niż przeglądarka, ale także będzie platformą. I teraz, w zależności od typu aplikacji. Frontend architekt musi zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko tak, że e, pliki JSowe po zbandlowaniu automagicznie można gdzieś osadzić i uruchomić serwera. Tylko też powinien umieć zaplanować to, jak ta aplikacja będzie uruchamiana, bo jest szereg e, aplikacji, typów aplikacji, które na przykład nie są osadzone na serwerze, tylko na przykład e, uruchamiane są z pliku. Czyli wszelkie, czyli wszelkie, mogą być to wszelkie aplika aplikacje, które tylko mają działać na, na, przegląda na przeglądarkę. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że mamy aplikację, która korzysta z platformy przeglądarkowej i... Nie, nie jest zależna w ogóle, od, w ogóle od internetu, nie mamy tam jakiegoś, nie wiem, elektronu czy, czy innego frameworka, który powiedzmy trochę wspomaga to o czym mówię, tylko jest to w naj, naj, najprostszym ujęciu zwykły pliczek, który klient chce mieć to jako plik, który uruchomi i uruchomi się mu na przykład na tablecie, gdzie będzie mógł skorzystać z tej aplikacji, na przykład przy połączeniu do specyficznej, do specyficznej innej maszyny końcowej, przez bluetooth, przez, nie wiem, przez, przez sokety, ale to będzie poza tą największą siecią, czyli poza internetem. Tylko na przykład będzie polegało na wewnętrznej sieci albo w ogóle nie będzie polegało na sieci internetowej, tylko właśnie to będzie bluetooth. I tutaj jest zupełnie, zupełnie inne podejście przy rozwoju takich aplikacji. Zatem trzeba sobie zdawać sprawę, tak? czyli zdawać sobie sprawę, że istnieje świat, Poza tym, kiedy tam wpiszemy NPM build i coś tam się automagicznie tworzy, i my możemy później ktoś to gdzieś bierze i dostarcza, i dostarcza na CDN, -y i to działa. Tylko front architekt powinien sam potrafić zaprojektować całą takie jakby środowisko uruchomieniowe dalsze i zaproponować co będzie w danym przypadku najlepsze. To jest podobnie na, nie wiem, podobnie y, z aplikacjami, które mogą być y, uruchamiane na przykład na telewizorze. Tam jest też zupełnie y, inna platforma, też aplikacje y, w Smart TV, to są aplikacje JS-owe, uruchamiane na różnych tam modyfikacjach no JSA i nie, i oczywiście nie tylko w zależności tam od firmy y, różne, te rozwiązania, y, różne te rozwiązania są, a czasem jest tak, że y, to my mamy projektować takie rozwiązanie, tak? Więc my powinniśmy w ogóle sobie z, jako front architekci zdawać sobie sprawę z tego, jaki my mamy tutaj wachlarz możliwości, aby coś takiego zrobić. Czyli na przykład też tutaj dodam aplikacje, które są uruchamiane w bankomatach. To o, też często Oczywiście, jest, jest. embedded JavaScript jesteśmy w stanie opalić w urządzeniach, znaczy w tak. świecie embedded. To co mówisz, Marcin, to jest jak dla mnie świadomość że tego typu rzeczy występują, mhm. są i mm, znowu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To nie jest kwestia tego, żeby mieć dogłębną wiedzę, tylko to jest to, że ja wiem, że to jest i ja jestem w stanie znaleźć informacje szybko, jak z tego typu platformami i zasobami działać, bo no nie oszukujmy się, my mamy ograniczone zdolności poznawcze. I nie jesteśmy w stanie wszystkiego umieć, tak? Ja zadeklarowałem się, że podepnę do ostatniego odcinka mapę. I tutaj odwołuję się do Droga Nowoczesnego Architekta, bo uważam, że to jest naprawdę fajna tak, mapa. Nie podpieliśmy jej, bo nie ma, tak, nie podpieliśmy jej, bo, jej, bo yy, nie było linku do nie mapy. Nie dałem? Ja to mam, ja to wyślę. Dałeś, dałeś, ale dałeś ten do, do subskrypcji, a... Naprawdę. Nie, Ojej. Nie, nie był bezpośredni, nie był bezpośredni do mapy, więc stwierdziłem, że nie będę podpinał. Nie no, jasne, jasne. Bo to, nie był przepraszam, mój i... błąd. W takim razie teraz mm -hmm. to jeszcze raz podeszli jakoś nie. mądrzej. Widzicie, jak się można pomylić? Niby prosty plik źle załączyć. Tak, ale ta mam. Pytanie mapa jest... czy to. Mhm. Dawaj, dawaj. Nie wiem, nie jestem pewny, czy my możemy tutaj obiecać, że to podepniemy, ponieważ jest to. Ja patrzyłem, jest ten, ten plik jest po prostu za. Za czyjąś subskrypcją, okay. a. Wiesz co, bo to krąży jako reklama do, do, do drogi nowoczesnego architekta, więc ja. Ale dobrze, jasne, rozumiem. Jak najbardziej rozumiem, więc tak. może nie podepniemy, ale tak. drodzy słuchacze, na pewno jesteście w stanie sami sobie to zależyć dlaczego tego. Dokładnie. Tutaj chodzi o droga nowoczesnego architekta, myślnik, mapa, to jest, to jest stworzone przez nich. Yy, no, właśnie, taka mapa, taki mm, drogowskaz tego, co według nich, z czego składa się architektura, i oni zrobili naprawdę dobrą robotę, bo tutaj są bazworcy wypisane, z którymi powinniśmy mniej bądź więcej być zaznajomieni. Nie mam pojęcia, dlaczego o tym mówię, Marcin, zgubiłem wątek, ale kontynuując, kontynuując, też wspomniałeś o tym, że nieszablonowe projekty. I to jest też ciekawe. No bo tak, porozmawialiśmy sobie, Ok, tak w skrócie, co to jest web, czyli żeby mieć świadomość, że to nie jest tylko krót, to jest naprawdę ogromna pr przestrzeń. <laughs> nie wiem, czy tego słowa można użyć, ale tak, ogrom platform i ogrom narzędzi, które można tutaj wykorzystywać i żeby mieć tego świadomość, ale później przechodzimy do tego, co powiedziałeś, nie szablonowe projekty. Może ja zacznę. Może ja zacznę. Nieszablonowe projekty. Mm. Z mojego doświadczenia wynika, że często rolą architekta, z rolą architekta wiąże się migracja. I tutaj mówimy o na przykład produkcie, który był stworzony na technologiach 20-30 lat temu. To zardzewiało. Jest ciężkie, po pierwsze, żeby kogoś zrekrutować, który, kto zna tą technologię i dalej rozwijać. I jest ciężko skalować, dodawać funkcjonalności. Aplikacja staje się bardzo kosztowna w jakimkolwiek rozszerzaniu, utrzymywaniu i naprawie nawet błędów. Więc migracja to jest ten typ, gdzie to trzeba zaplanować. I to jest rewelacyjny typ projektu. Dlaczego? Bo My już znamy problemy, z jakimi zmaga się ta aplikacja. My mamy feedback, jak użytkownicy korzystają z tej aplikacji, co im się podoba, co im się nie podoba. Nie tylko użytkownicy, ale wszyscy stakeholderzy. Mamy fajne informacje zwrotne do tego, żeby zaproponować coś innego. Czyli w trakcie takiej migracji. Możemy wszystko to wykorzystać. No i tutaj mamy ogrom technik migracyjnych. Ja myślę, że my też o tym w ogóle rozmawialiśmy w którymś z odcinków, wspominaliśmy o różnych technikach, więc myślę, że aż tak głęboko tutaj bym w to nie wchodził, ale proste przykłady, znając, jakie jest skonstruowany zespół, mając na uwadze budżet klienta, z jakim przychodzi, żeby taką migrację wykonać. Musimy tutaj zaproponować najlepsze rozwiązanie. I to nie jest też. To nie jest też e, kłamstwo, to, co często słyszymy, że migracje rzadko kiedy się kończą. E, bo to jest też moje doświadczenie. Bo nie moim zdaniem, często to wynika z faktu, że to zostało źle zaplanowane, źle zbudżetowane, i zła technika została podjęta do tego, żeby taką migrację wykonać, prawda? to to jest jeden z typów nieszablonowego projektu, który mógłbym tutaj wymienić. Co jeszcze byś mógł tutaj dodać jako nieszablon? No tutaj też powiedziałeś o, tej, o tym projekcie, który realizowałeś, na przykład komunikacja z urządzeniem, który sczytuje fale, fale mózgowe. I to, to, to też jest typ jakiegoś nieszablonowego projektu. ale z Tak, to jest, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo ja mam też do czynienia z aplikacjami, które obsługiwały jakieś... Wagi, techni wagi techniczne gdzie frontend front front był do takich też żywych maszyn podłączony no te wspomniane aplikacje na smart TV aplikacje na bankomaty co my jeszcze mamy z takich nieszablonowych podejść wszelkie rzeczy związane z wiarem na pewno Oj, tak grafikom. Sporo tego, sporo, sporo, tego jest, sporo tego jest i tutaj ja bym to po prostu tak skwitował. Musi mieć frontend architekt świadomość, że jest taki szereg y, różnych podejść, no a oczywiście lepszy frontend architekt będzie miał jeszcze dodatkowo z tym doświadczenie, tak, no bo umówmy się, no jeżeli ktoś miał już z tym doświadczenie, robił to, to na pewno zna takie problemy, których nie zna, e, których nie zna ten, kto jeszcze, kto jeszcze do tego nie e, jakby nie podszedł, no bo to jest taka wiedza, której raczej nie ma w, in, nie ma w internecie. Ja się nigdy nie spotkałem z różnymi problemami, z którymi e, spotkałem się przy pracy w takich niestandardowych e, projektach. No i tutaj też. No to z, raczej tego nigdzie nie znajdziemy, więc tutaj tylko doświadczenie i doświadczenie. Tutaj też role. bym dodał: jaj e, nie pomoże. Przy tego typu rzeczach też, to, to naprawdę architektura i, i nawet nie architektura, tylko troszkę bardziej skomplikowane rzeczy, to AI jeszcze jest za słaby. Będziemy, jesteśmy Marcin na razie, bezpieczni, ale to jest taki insight dla Was. Eee, potestujcie sami. Posprawdzajcie, jakie propozycje daje rozwiązań dla niektórych z implementacji czy, 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 czy mikro czy jakichś integracji webułkowych, cokolwiek. To nie jest w stanie zrobić tego poprawnie i dobrze. Okej, okay. dobrze. Ale, ja... ale jest szereg na przykład innych rzeczy, w których już AI może pomóc, zasugerować rozwiązanie, a są to też rzeczy, które według mnie musi znać frontend architekt, czyli na przykład dobranie rozwiązania low-code. Oh. Rozwiązań low-code jest bardzo dużo i e, nie sposób ich wszystkich e, znać, nie sposób ich wszystkich e, gdzieś tam spróbować, bo większość jest jednak niestety płatnych i no, rzadko mamy szansę, żeby pobawić się tym gdzieś e, prywatnie ale już AI może na zadany problem nam podpowiedzieć, które, które rozwiązania low-code'owe mogą być dla nas przydatne i nakierować nas już na takie drogi do konkretnego poc POC-a, proof of concept, który będziemy, który będziemy mogli wykonać, aby zweryfikować, czy takie rozwiązanie low-code będzie dla nas. Nie wiem, najprostszym przykładem takiego low-code no to oczywiście Pewnie będzie WordPress, tak? którego jest najwięcej na świecie, i, e, no i tak naprawdę w większości przypadków e, on się świetnie sprawdza. Kiedy my mówimy tutaj o, jakimś, o jakiejś stronie internetowej, portfolio, wizytówce, e, czy, na, czy nawet e-commerce, no to, no to czemu nie? Skoro tutaj mamy praktycznie już, taką, e, już taki framework gotowy. I wdrożenie jest, i wdrożenie jego będzie bardzo yy, tanie. Otóż to. Otóż to, ja swoje rzenie zrobiłem stronę na WordPressie. Bardzo mnie to, e, że tak powiem, ambicyjnie bolało. Ambicyjnie, ambicje. Chodzi o to. Ale tak. to Po prostu prosta strona, najszybsze rozwiązanie, jakie w tamtym momencie mogłem zaoferować, jedno popołudnie strona stoi. Zgadzam się z tobą w 100%. Low code no code e, Ciekawe. Ciekawe, ja z tym nie mam aż takiego dużego doświadczenia. To jest temat jeszcze niewyeksplorowany, nie sprawdzony, żeby nie użyć skomplikowanego zło, słowa, na którym połamię sobie język. Więc tak. Marcin, ja sobie zacząłem też myśleć o takich konkretnych też rzeczach, które uważam, że są najistotniejsze. Czyli jakbym robił taką rekrutację, albo jak robiłem taką mhm. rekrutację na frontend architekta, to dla mnie bardzo istotne było to żeby o tym też wspomnieliśmy, ale ja bym to wyartykułował, żeby ta osoba miała świadomość, co jest implementacją JavaScriptową, co jest frameworkiem, i tutaj tam przykłady. Załóżmy, że dana osoba zna Next.jsa, tak? I ja widzę, obserwuję, że ludzie nie mają świadomości, że to co oferuje Next.js, to to nie jest implementacja Reacta. To są rzeczy, które są w propozycjach dla Reakta czy dla JavaScriptu, a często osoby myślą, że to jest implementacja reaktowa. Na samym końcu może to nie mieć znaczenia, tak? Mogłoby się wydawać, ale później to ma ogromne znaczenie, bo my nie rozumiemy, z czego my tak na dobrą sprawę korzystamy, czy to jest natywne rozwiązanie, które performansowo jest dobre, czy to jest implementacja nextjs i gdzie szukać w razie czego pomocy. Kolejny przykład TypeScript. Co jest TypeScriptem, a co jest Javascriptem? Ja widzę tutaj też duże problemy z tym, żeby to rozróżnić. Często jest tak znowu, że propołzale Javascriptowe szybciej wpadają do TypeScripta i przez to gdzieś tam jest to niezrozumienie, ale dla mnie bardzo istotne jest to, żeby to dogłębnie rozumieć. Bo wtedy, jeżeli my zaproponujemy jakiś framework, to nawiązuje do tego, my musimy go dobrze, bardzo, bardzo dobrze rozumieć. Znać jego dobre strony, słabe strony. Ja lubię to nazywać demony, bo każdy framework ma swoje demony, każdy framework. I pierwszą rzeczą, którą uważam, żeby dobrze znać framework, co trzeba zrobić, to poznać demony tego frameworka. Frameworku, frameworka. Jezu, mylę się. Ale tak, kolejny przykład nam z Reacta. Bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie metody, które optymalizować miałyby kod, performance, use callback, use memo, są bardzo niebezpieczne i potrafią wręcz pogorszyć cały ten performance, pomimo że semantycznie, no jak to brzmi. Poprawiamy performance. I to jest ten demon, o którym trzeba pamiętać. Taki przykład z życia wzięty, który ja w moich e, projektach też miałem okazję e, po prostu mieć styczność. Jeszcze myślę dalej i to, co ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, bo tak, powiedziałem, frameworki, rozróżnienie JavaScriptu, etc., ale jak dokumentować rzeczy? Moim zdaniem architekt frontendowy powinien mieć bardzo dobre doświadczenie w tym, i tu nie chodzi o to, żeby wszystko dokumentować. To jest właśnie to, żeby mieć świadomość, co jest potrzebne, żeby mieć dokumentację. Co wystarczy, że jest w formie kodu, bo kod jest tak napisany, że jest po prostu sam siebie opisujący. Jeżeli opisujemy dany problem, to żeby umieć, i tutaj wydaje mi się, że jest bardzo istotne, żeby znać te techniki opisu, dokumentacji. Na przykład model C4, czy um, czy, 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 czy teraz mi wypadło z głowy. Dobra, zaraz mi się przypomni to, to dopowiem. Czyli dokumentowanie. Coś byś chciał jeszcze Marcin dodać z takich najistotniejszych rzeczy według Ciebie, które architekt no po prostu powinien umieć, i tutaj nie ma jakiejś drogi na skróty. Oj, to, to już myślę, że jeszcze dużo takich. No to tej dawaj, tej lecimy. Tej bym wymienił. To lecimy, lecimy. Myślę, że nie będziemy się nie ma co się tak też wgłębiać na każdą Jak rzecz, bo tutaj bardziej chodzi o to, żeby przekazać, żeby przekazać ludzie. Sobie, no bo oni o tym są odcinki, żeby się nie zagłębiać. My też ja e, nie Tutaj ten dodam będzie. tak, że my często już poruszaliśmy dogłębnie te Dokładnie. tematy, które teraz mówimy, a prawdopodobnie teraz robimy pewną taką pigułkę tego wszystkiego, co już wcześniej też mieliśmy okazję poruszyć. Ale tak, co, co, masz, co tak. masz jeszcze w głowie, Marcin? Na pewno mikrofrontendy. Mikrofrontendy, praca z mikrofrontendami, czy totalna implementacja systemu mikrofrontendowego, czy skorzystanie z niektórych pozytywnych y, aspektów mikrofrontendów, to jest coś, co na co dzień na pewno frontend architekt będzie potrzebował, bo nawet jeśli nie będzie planował czy pracował w ramach takiego totalnego mikrofrontendu, czyli całej aplikacji opartej wyłącznie na mikrofrontendach, to często może być coś takiego, że jakiś nawet fragment aplikacji trzeba będzie zintegrować z innym systemem, który, nie wiem, albo jest jakiś tam starszy, a nie chcemy go zmieniać, albo z innym systemem, który na przykład firma zakupiła przez jakąś tam inkwizycję, czy po prostu kupiła jako produkt i wtedy następuje łączenie. Wszelkie takie łączenia to już też podchodzi pod mikrofrontendy. I tutaj wiedza frontend architekta o mikrofrontendach musi być bardzo dobra, bo to jest, zresztą mamy o tym trzy odcinki, czy tak, cztery nagrane kwestia czy kwestia bezpieczeństwa, czy kwestia performance'u, czy kwestia później y łatwego utrzymania kodu, wprowadzenia zmian, formułowania zespołu, wszystkiego będzie się przewijała. Więc jeśli tutaj będą decyzje padać związane z mikrofrontendami, a na pewno będą takie padać decyzje, czy to będzie decyzja odrzucająca, czy wprowadzająca, no frontend architekt musi to potrafić, więc jeśli ktoś chce być frontend architektem, no to, to to jest taki pewniaczek, że musi zacząć się interesować mikrofrontendami, bo na pewno się z nimi spotka. Migrację, to co powiedziałeś, łączenie się właśnie z e, jakimiś mhm. elementami aplikacji, ale też to jest rozwiązanie do migracji. Można wykorzystać, mieć Dokładnie. świadomość, jak to funkcjonuje tak, działa. To jest... Więc tak, jest to to wiele to... aspektów, które można użyć i trzeba to rozumieć i umieć. To jest dosyć skomplikowany temat, tak? Więc no. Jak najbardziej. A co do, co do dokumentacji, przypomniało mi się UML, o to mi chodziło, przepraszam bardzo. A, no, więc tak. Yy, I tutaj. Oj, chociaż ja szczerze mówiąc z UML-em to ostatni raz spotkałem się na studiach. Ale moim zdaniem trzeba go rozumieć i umieć, bo, jeż, bo, to, bo to jest, bo to jest pewien, pe, pewien pattern. Jeżeli go nie rozumiemy. To wtedy będzie naprawdę, wiesz, C4 też wykorzystuje, tak na dobrą sprawę, w pewnych aspektach UML-a. Więc, wiesz, to otworzyło jakby furtkę, jak możemy dokumentować. Ja, UML jest turbo skomplikowany, żeby, znaczy turbo skomplikowany. Jest bardzo. E, detaliczny detaliczny sklep detaliczny wiesz o co mi chodzi tak ale niektóre elementy można z niego wykorzystać i moim zdaniem to jest istotne żeby też mieć świadomość że coś takiego jest tak dopowiadając o do tego co wcześniej mówiłem dobrze po... tak na pewno jest, no, jest znam osoby które Y, które brały udział y, w specyfikacji UML-a i te osoby też nie znają całego UML-a. Nie ma chyba osoby na świecie, która by całego, całe, całego UML-a bardzo dobrze y, znała, ale, ale tak jak mówię, ja, ja się z tym za bardzo jednak w, w, różnych, w różnej pracy biznesowej... Nie, spoty nie spotkałem, przynajmniej z czymś, co by było trudniejsze niż jakiś tam zwykły diagram, klaso niż diagram klasowy, ale tak, ale na widzisz, pewno jest to trzeba wiedzieć. diagram klasowy i to się wywodzi z UML-a, to, 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 to tak, zostało tak, to tak, stworzone, Tak, dokładnie, prawda? tak, tak, ale to powiedzmy jest jakimś promilem UML-a, nie? Diagramy naprawdę. klasowe są powiedzmy promilem promilem UML-a, e, ale też, jak już o tym mówisz, no to na przykład BPMN. Ja się bardziej spotykałem z bpmn podczas pracy projektowej i e, tutaj... E, Różni e, analitycy, analitycy się tym rzeczywiście posługują, więc tutaj też świadomość, że coś takiego istnieje i e, jak z tego korzystać, żeby się nie przestraszyć, jak się to zobaczy, Oczywiście. to na pewno też frontend architekt powinien, e, powinien e, to ogarniać. E, co jeszcze? ADR. E, myślę, że tu. No. ADR-ki, jeżeli tak. mówimy o dokumentach, to uważam, że też jest bardzo istotny temat, czyli po pierwsze. Róbmy ADR-ki. Można popaść oczywiście w skrajność i robić na temat wszystkiego, nie o architekturze, czyli o aspektach, które naprawdę później bardzo ciężko się wycofać. Czyli taka adr jako meritum, żeby miała swoje trade-offy, wypisane wszystkie, kto się pod tym podpisuje i świadomość, dlaczego ta decyzja została podjęta. To jest bardzo, bardzo istotne. Ale nie idziemy dalej w ten temat. Co jeszcze? Eee, tak, Conway'lowe, zarządzanie stanem. Zarządzanie stanem. Dobra, z tym o tym porozmawiajmy. Oczywiście przepływ danych. No dobrze, tak, ale to taki danych, temat jest szeroki, przepływu danych, że nawet nie wiem od czego yy, zacząć. Tak, dlatego nie będziemy od niczego. Nie będziemy o tym tutaj mówić, no bo to nie jest o tym. Nie jest o tym odcinek, żeby opowiadać o szczegółach, no bo to byśmy mogli siedzieć pewnie do rana i wszystkie rozwijać, a nie ma a według mnie nie to nie jest znaczy jakiś ważniejsze myślę, niż że... inne, po prostu jest ważne, tak? Trzeba znać. Trzeba wiedzieć, że aplikacja ma jakiś stan. Wiedzieć, że ten stan może być ściśle po stronie klienta, ten stan może być ściśle po stronie e, serwera, albo ten stan może być współdzielony po stronie serwera i klienta. Wszelkie techniki cachowania, które wynikają e, ze, state e, ze State Managementu, także jak działa state management w kontekście. E, Lazy loadowania różnych modułów, dużo jest tutaj aspektów, i taki frontend architekt uważam, że tutaj powinien to ogarniać, oczywiście różne podejścia do tego, także wiedzieć nie wiem, co to są, jak działają maszyny stanu, bo też nie jest, żeby potrafić coś zaproponować swojego. Bo oczywiście nie jest powiedziane, że w każdym projekcie będziemy mogli użyć jakichś gotowych rozwią jakichś gotowych rozwiązań, bo zwykle. Te gotowe rozwiązania też są idealnie dopasowane do frameworków. A co, jeżeli nie użyjemy tych frameworków, to co wtedy? Bo, bo to też wtedy powinniśmy raczej sobie z tym radzić. Oczywiście state management też się wiąże z tym, jak działa przeglądarka i Zupełnie tutaj wszystko ze sobą y, koreluje, więc po prostu ja bym tylko tyle zostawił. State management jako duży temat do zgłębienia dla frontend architekta. Frontend architekt powinien odpowiedzieć na praktycznie wszystkie pytania związane ze state managementem, jeśli się go co ktoś zapytał, o wadach, zaletach. Ale to jest bardzo istotne. Bardzo, bardzo. Ja bym chciał to warty, bardzo uwypuklić. Jeżeli tworzymy aplikację, ja tylko to dodam. Proszę bądźcie świadomi tego, jak dane propagują, jak można je propagować, jak można je weryfikować i naprawdę to często jest 90% sukcesu, jeżeli chodzi o aplikację. może za dużo wartości dałem, ale to jest istotne. Dobra, Conway low. Ja bym chciał o tym powiedzieć, bo to jest coś, co ja mhm. bardzo często, Mam z tyłu głowy, proponując pewne rozwiązania. Prawo mhm. zaproponowane w tysiąc. dawno, tysiąc którym. Nieważne. Nieważne, nieważne. Niedażne. Ale tu jest istotne to, że bardzo dawno, a ja mam wrażenie, znaczy nie, inaczej, ono jest cały czas aktualne. O co chodzi? Chodzi o to, że jak my się komunikujemy w naszej, w naszej firmie, w naszej strukturze, Definiuje, jak wygląda system, który tworzymy. Bardzo istotny aspekt, i wiele przypadków w moim doświadczeniu yy, jest taki, gdzie ja ten, te, te prawo wykorzystywałem. Dawało mi ogromną świadomość tego, jakie rozwiązanie powinniśmy zastosować. I teraz znowu wracając: mikrofrontendy. Jeżeli będziemy mieli właśnie komunikację w naszej firmie rozproszoną, będzie podział na różne kraje, na różne strefy czasowe, etc., nie, zachodząc, nie wchodząc głęboko w temat, wtedy możemy myśleć o takim niezależnym, mikrofrontendowym podejściu. Tak, jako przykład tego, dlaczego ja w ogóle mówię o, o, o tym prawie, tak? I inne rzeczy. I na przykład, jeżeli jesteśmy bardzo ze sobą w strukturze mocno zintegrowani i ściśle ze sobą współpracujemy, to może monorepo w takim razie. Tak? I tego typu rzeczy, które można tutaj wyekstrahować i wziąć pod uwagę. Ja naprawdę z tego korzystam. Co jeszcze? Chmura? Świadomość. Y Świadomość driverów architektonicznych. Mamy odcinek o driverach architektonicznych, mamy? więc też tutaj y, nie... Y, chyba mamy, albo mieliśmy... Nie, 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 ty to pytanie. nagrywałeś mamy... Marcin i jako... Ty, ty chyba, chyba tylko twoja prezentacja jest na ten temat. A nie mamy? A nie mamy? A nie mamy? No to... Okej, okay, no to... Bo jakby coś Marcin Milewicz, ale <laughs> odsyłam... drivera architektoniczne znajdziecie. Tak, to odsyłam do prezentacji, a jak nie mamy, to... Porozmawiamy w podcaście no porozmawiamy. niebawem także o driverach architektonicznych. Oczywiście, tutaj front architekt musi mieć świadomość o różnych driverach architektonicznych. Też nie będę tutaj wymieniał jakich, bo tych driverów architektonicznych jest mnóstwo i tutaj byśmy znowu kolejne dwie godziny mogli tylko je wymieniać. Ale to daj proszę je wymieniać. Jakby w takim jednym zdaniu tylko wytłumacz, dlaczego to jest ważne. Ponieważ to de facto de, będzie determinowało każdą jedną pojedynczą decyzję, czyli cał, całą, naszą, e, całą naszą pracę. W wielkim, wielkim, wielkim no tak, skrócie. No Takim, no tak, w sumie może enigmatycznym, skrócie. ale skrócie, ale ciężko. No, nie ma. Szkoda czas, już nie, nie brnimy w to. E, idźmy dalej. E, ja wspomniałem o znajomości, ale może masz jeszcze coś innego. Dobra. Dobra, dobra, lećmy z chmurą, lećmy z chmurą. Tak i na pewno jest istotne to, żeby mieć intuicję poruszania się po tym, czyli mieć świadomość, rozwiązania chmurowe, pomimo że mamy dużo prowajderów dostarczających te rozwiązania, one są zgoła naprawdę do siebie podobne i tożsame, więc żeby mieć świadomość w jaki sposób możemy przechowywać pliki, w jaki, jakie są koszty związane z pewnymi usługami serverless podejście, konteneryzacja, umieć odpalać kontenery, mieć świadomość jak to lokalnie można odpalić. To jest też ogromny temat i tutaj, że ja nie chcę powiedzieć, że frontend, architekt frontendowy ma zabierać robotę devopsów, bo to gdzieś tam zgoła do ich odpowiedzialności. Należy, ale my musimy umieć z tego korzystać i mieć świadomość, co gdzie i jak najszybciej znaleźć, tak? Nie wiem, nawet takie proste rzeczy, jak korzystanie ze zmiennych środowiskowych, tak do CIA, do pipelina, jak KIWO działa. Znowu, znowu bym tutaj powiedział, jakie mają demony swoje rozwiązania chmurowe nie wiem... Ale to nie, nie o tym odcinek. No, Okej, okay, nie o głęboko, jak najbardziej. Nie, no, tak, 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 nie, to nie o to chodzi. Tak, ja też się tutaj zgadzam, jak najbardziej e, mieć takie big picture o rozwiązaniach chmurowych, wiedzieć, e, wiedzieć jak rozwiązania chmurowe e, imitują infrastrukturę sieciową, czym są, czym są, e, czym są sieci, czym są pod sieci, jaką mamy widoczność e, z praktycznych właśnie rzeczy, jak działać z plikami, e, Dlaczego, dlaczego, nie wiem, taki banał, ale dlaczego uploadujemy tylko pre-sign URL-em, a nie, a, nie a nie przez backend pliki? Tak jest, tak jest. No tutaj myślę... Różne, różne, różne aspekty takie, które, które też są stricte związane z tym, jak my będziemy pisać tutaj implementację, implementację albo mm, jak, jak projektujemy... Chociażby tutaj zarządzanie, zarządzanie różnymi URL-ami do mikroserwisów, które są, gdzie, gdzie one są, gdzie one są osadzone, jaka jest tutaj widoczność. W zależności od dostawcy bardzo dużo możemy mieć pewne limitacje, na przykład z długością urla, etc. Te też rzeczy potrzeba trzeba, trzeba tak, wiedzieć. tak, tak? i. I teraz tak, no znowu powtórzę, my nie musimy tego umieć jak devopsi, ale najistotniejsze jest to, że jeżeli my wiemy jaki jest provider cloudowy jako architekci frontendowi, to musimy mieć świadomość jakie mamy możliwości i na kanwie tego zaproponować po prostu dobre rozwiązanie, tak? Bo implementacja mikroserwisu tak. może być zgoła różna w zależności od tego co będzie dostępne i jak to możemy osiągnąć i zrobić. Bądź inne performance'owe rzeczy, prawda? Tak, tak. Jeśli chodzi o już sam właśnie o samą tutaj, o same o sam taki deployment aplika aplikacji, jak najbardziej musimy tutaj wiedzieć, wiedzieć, czemu na przykład kiedy czemu nam się opłaca na CDN coś trzymać, a kiedy nie trzymamy czegoś na CDN mieć, mieć tutaj te rozeznanie, mieć no to jest wymagane I również to, co mówiłeś w pipeline'ach. są rzeczy, które nawet najlepszy DevOps nam nie będzie mógł pomóc, czyli szereg rzeczy e, związanych z właśnie z platformą e, JS-ową, na przykład node'ową, jak działają wątki w, w node'zie, ile my potrzebujemy, ile my, jakie my maszyny potrzebujemy. My to możemy tak, DevOps może nam to wszystko pomóc, zestawić, ale my musimy wiedzieć, co my potrzebujemy i jak, jak, na przykład jak nasza aplikacja jakie ma e, zapotrzebowanie, zapotrze Potrzebowanie, aby działać. Nie mówię znaczy, aby na przykład pipeline, bo aplikacja to sobie będzie zawsze działać. Te pliczki wygenerowane, statyczne. Jeśli to nie jest Server side rendering, to będą sobie zawsze działać, ale już na przykład, nie wiem, testy, uruchamianie linterów, już niekoniecznie. No i właśnie, Dokładnie. tutaj testy. Ja bym jeszcze właśnie dodał, czy ja uważam, że my powinniśmy mieć tą odpowiedzialność jako frontendowy team. Gdzie konstruujemy na kanwie skryptów, które my chcemy wywoływać, właśnie nasz, w zależności od tego, co potrzebujemy, czy continuous delivery, czy continuous, czy continuous deployment, czy continuous integration. Tutaj też od razu hint. Bardzo proszę, żeby mieć zrozumienie różnic pomiędzy tymi trzema rzeczami, bo to jest też bardzo istotne. Ale tak, my mamy jako deweloperzy frontendowi, moim zdaniem, trzymać od, jakby mieć odpowiedzialność, no bo przecież to są nasze skrypty, tak? My to najlepiej rozumiemy, co na samym końcu z tego się dzieje i jaki mamy wynik, więc yy, tak, wykorzystujemy wiedzę do WOPSa, żeby to zintegrować, ale co, gdzie, po co, to jest my. Jak najbardziej, jak najbardziej tutaj czy skrypty, czy, czy nie wiem, dynamiczny, dynamiczny od, czy odczyt zmiennych. Tego nikt nam nie zrobi, tylko my możemy to dointegrować do naszych aplikacji. To musi Frontend Architekt potrafić i, 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 pro, i proponować. Co dalej? to Właśnie testy, testy. Już pojawiło się hasło, testy. O, ogromny temat. Ogromny temat, oczywiście Frontend Architekt. Po, musi potrafić pisać testy, ale to każdy deweloper musi potrafić pisać testy, a frontend architekt powinien umieć zaplanować całą strategię testową, wiedzieć, e, jakie, jakie testy będą akurat najlepsze dla danego projektu, e, ogarnia, ogarniać też e, taki większy obraz tego wszystkiego, żeby na koniec dnia okazywało się, że wszystko jest wysokojakościowe, że my tą jakość sprawdzamy, zapewniamy i jesteśmy w stanie jak najszybciej otrzymywać ten feedback, jeśli ta jakość gdzieś się popsuje. Tu oczywiście wiadomo, tego też mamy testerów, mamy, mamy QA architektów, ale oni też niewiele zrobią, jeśli my... Im nie pomożemy, bo to my znamy też ten tooling typowy do w świecie, do świata platform JS-owych. Więc jak najbardziej. No I tutaj. tutaj też bardziej powinniśmy to znać właśnie koncepcyjnie, no bo strategie testowe ustala się też bardzo, bardzo koncepcyjnie, różne wyliczenia, które mogą nam tutaj pomóc zweryfikować czy my rzeczywiście i jak wiele potrzebujemy unit testów to wszystko da się obliczyć. To, to nie jest tak, że zawsze wszystkiego potrzebujemy, bo możemy to łatwo o, to. zaplanować, obliczyć, to chciałem przeliczyć nawet na pieniądze. Powiedziałeś, żeby mieć jak najwyższą jakość, a ja powiem tak front architekt powinien wziąć odpowiedzialność za to, jeżeli uzna, że my nie potrzebujemy trzymać jakości. Ponieważ mamy takie drivery technologiczne, które determinują kompletnie inne podejście. I wtedy ta świadomość dokładnie to jest to, co też musimy mieć. Nie zawsze obwarowanie testami to jest najlepsze rozwiązanie na świecie. Wyobraźmy sobie przykład, gdzie robimy bardzo szybki development, a ktoś wpada na pomysł miejmy screenshot testy, tak? które porównują pomiędzy sobą po prostu zdjęcia tej aplikacji. Mamy dziesięciu deweloperów, którzy cały czas dostarczają nowe rzeczy, wszystko się zmienia. To jest zabetonowanie aplikacji. Taki przykład z życia wzięty, gdzie my od razu powinniśmy krzyczeć to nie ma sensu. Później tak, jeżeli chcemy mieć już maintenance i fiksowanie, tak? ale nie na tym etapie. Testy też mieliśmy odcinek, też mamy odcinek, więc zachęcam do posłuchania. Jak najbardziej tam rozszerzamy ten temat. Oczywiście w głowie mam rzeczy związane z tym, jaką podążać ścieżką, jeżeli chodzi o tworzenie zależności plików, funkcji klas, czyli DDD, czyli clean code i tego typu rzeczy. To też jest coś, co my znowu musimy rozumieć, dlaczego tego typu rozwiązania zostały zaproponowane. Po co one zostały zaproponowane, jakiego typu problemy one mają rozwiązywać i czy one są w stanie być zaadaptowane do naszego świata frontendowego. Bo tutaj, disclaimer, wydaje mi się, że w pewnych aspektach to trzeba zmodyfikować, ale znowu brać to, co jest najlepsze z tych rozwiązań. Tak? Bo to jest znowu, community to rozumie i to jest bardzo istotne, bo jeżeli weźmiemy sobie dewelopera, który będzie chciał Inaczej zatrudnimy go do naszego projektu, i my będziemy podążać w pewnym paternie, który jest dobrze znany, to znowu ta osoba o wiele szybciej dostarczy wartość projektu do projektu. Fajne stwierdzenie, gdzieś przeczytałem, że architekturę. Nie wiem, czy się ze mną Marcin, zgodzisz. I ja nie wiem, czy ja o tym już nie wspominałem, ale że jak dobra architektura jest aplikacji, determinuje to, jak. Nowa osoba wchodzi do projektu i jak szybko dostarcza wartość. Czym szybciej, tym lepsza po prostu jest architektura tej aplikacji. Oczywiście tutaj mamy te aspekty, jak jest dużo linii kodu i jak jest mała i duża ta aplikacja, co też będzie determinowało i na samym końcu nie jest, to kwestia architektury, ale ja się z tym naprawdę mocno, mocno zgadzam. Jak szybko jest w stanie ktoś wejść do naszego projektu i dostarczać wartość. Prawda? Nawiązując do podejść DDD Clean Code'u i innych tego typu zagadnień. Ja powoli myślę, że to są te najistotniejsze rzeczy, o których chciałem wspomnieć. Jeszcze, Marcin, ty masz coś? Jeszcze myślę tak, jeszcze tak, myślę, że tutaj to już gdzieś poniekąd tam padło, ale świadomość e, różnic w podejściu, czyli e, SPA, SSR, no, SSG. E, e, PWA, więc, więc jest trochę tego. Też nie będziemy tutaj oczywiście wchodzić w to, bo, bo tutaj nie ma sensu. Też na pewno jeszcze zrobimy odcinek i porozmawiamy o tych różnych aspektach, ale tak, front-architekt powinien wiedzieć, co jest, do czego i potrafić podjąć właśnie na podstawie też innych driverów architektonicznych i taką decyzję. W jakim podejściu pójść? No bo umówmy się, kiedyś na świecie robiliśmy tylko monolity, później robiliśmy tylko SPA, a teraz już wiemy, że w zależności od sytuacji to wszystko może być Zresztą. najlepszym rozwiązaniem i tak naprawdę ciężko. Ciężko z góry powiedzieć, co będzie, więc najlepiej frontend architekt raczej powinien znać wszystkie te podejścia. Bardziej, że właśnie tooling wokół frameworków coraz bardziej skierowany jest w stronę właśnie bliższych backendowi, co nie? Czy React, czy Next.js, frameworki, które powstają, gdzieś tam zaczyna to zalewać. No tak bym się nie zapędzał, po prostu. No po prostu te dwa frameworki. Po no, prostu te dwa frameworki. A Angular tak tyle. samo. Marcin Angular tutaj. też ogłosił, że będzie chciał wypuścić to, co y, na Google trzymane są zdjęcia, prawda? Nie pamiętam nazwy tego frameworku. To tak, tak, ale wiesz, to, że będą chcieli, to nie ja znaczy, że, że, <laughs> że, że, że to będzie po prostu tutaj, y, tutaj, tutaj jest ten. Powiedzmy, no wiesz, ale next.js jest no, zobacz, sumarycznie... Ja powiem tak. Tylko dopowiem, Next.js sumarycznie ma więcej no. i ściągnięć niż wiesz, z tego co mi się wydaje Angular i Vue razem wzięte, więc to też o czymś mówi, co nie? Tak, mówi, ale no ja też tutaj dalej bym, y, z Angular'a korzystają Korpo, i większość Korpo jest za wewnętrznymi artefaktory i one nie liczą się do tych ściągnięć, więc to też y, nie możemy tego nigdy porównywać, no dobra, jeśli chodzi masz, o ściągnięcia, bo, bo, prawdziwa, bo prawdziwa i dojrzała y, firma, organizacja nie ciągnie z, NP y, z repozytorium NPM-owego bezpośrednio, więc generalnie, więc y, ja, ja bym powiedział w drugą stronę, czy jeżeli coś jest bardzo ciągnięte, te tak wiele razy, to nie świadczy o tym, że jest używany w projektach niedojrzałych, które właśnie ciągną jak, jak oszalałe bez keszy, bez, bez, bez tej warstwy Ma pośredniej teraz, artefaktory, które będzie tutaj nas broniło przed różnymi podatnościami, innymi tego typu rzeczami, więc tu bym wniosków za nie wyciągał. Wybroniłeś <coughs> Czy się. Czy te Marcin. cyferki coś znaczą? Wybroniłeś się, dobrze. Żeby nie było, drodzy słuchacze, ja nie to, że jestem <grym> przeciwko jakimś frameworkom, żeby nie było, ale ja lubię challenge'ować. Z Marcinem my się tutaj lubimy challenge'ować, więc tak. Super. Tak, jak najbardziej, masz rację. Więc yy, ja bym tutaj też, yy, ale jak już jesteśmy przy tam jakimś tym nextjs i podej podejściach takich pseudo-backendowych, no to też na pewno rozumienie backendu, back na pewno rozumienie backendu dla mnie idealnie, no jednak frontend architekt po prostu, nie wiem, ma doświadczenie i pisał ten backend, bo jeżeli tego nie robił, to ciężko mówić tu o doświadczeniu. E, I może no, to jest niepopularna opinia, a ja uważam, że powinien raczej mieć duże doświadczenie w pisaniu backendu, bo bez tego niestety nie ma takiego big picture na to wszystko. I yy... No i właściwie, jeżeli, jeżeli taki frontend architekt nie pisałby, backen, nie pisał backendu, nie rozumie backendu, to nie wiem, to po co mu architektura C4, skoro on nie będzie rozumiał co najmniej, co najmniej trzech warstw z tej architektury, a, a tą jedną warstwę, którą będzie rozumiał, to będzie tylko jednym klocuszkiem na tej jednej. Więc więc de facto nie, nie miałoby to sensu, dlatego ja uważam, że tutaj powinien, powinien znać frontend architekt, yy, Rzeczy związane z backendem, umieć proponować aktywnie tutaj, e, reaktywnie rozwiązania do e, backendu, e, wiedzieć właśnie, no, wszyscy wiemy czym jest rest, e, ale są też oprócz tego jest wiele innych podejść, tak? Mamy, czy, to, czy trafimy na przykład do starszego projektu, gdzie nie wiem, możemy mieć jakiegoś. So, nie SOPA na przykład, i web services, cokolwiek, tak, to, to no nie jest powiedziane, że nie trafimy do takiego. No to, to, to też taki front architekt nie powinien się przestraszyć, tylko raczej wiedzieć, OK, mamy to, znam to, wiem z czym to się je i, i działać. tak? A jeszcze też oczywiście dużo dużo innych tam podej podejść takich komunikacyjnych, czy to protokołów, czy to właściwie już całych technologii transportowych jest i tutaj front architekt powinien je znać i wiedzieć. No, ale no też, i też myślę, ja tylko dopowiem, i... no moim zdaniem backend trochę drive'uje frontend, tak? to co na backendzie się pojawia to później my na frontendzie przejmujemy tak? i to też zrozumienie tak, tego tak. jak to działa na backendzie tak, tylko... no, ułatwia nam później implementację i wdrożenie na frontendzie, tak? to gdzieś tam jest sprzężenie. Albo, tak? Albo totalne odrzucenie. Albo totalne odrzucenie Al... oczywiście. Dokładnie. Że... Bo jeżeli nie będziemy tego rozumieć na backendzie i będziemy ślepo e, inkorporować do frontendu, no to, no to będą różne dziwne kwiaty, tak. które też niejednokrotnie widzieliśmy w projektach i one totalnie nie mają sensu. No bo... Żeby, tak, żeby coś odrzucić, to też trzeba to zrozumieć. Okej, okay, ja bym leciał dalej, bo jeszcze tutaj wszel wszelkie kwestie UX-owe i związane z designem, accessibility dochodzą. Oczywiście. To też przecież jest coś, co frontend architekt musi koniec końców, bo robimy w końcu aplikacje, które są wyświetlane dla użytkownika, więc a te wszystkie aspekty związane z wyświetlaniem i z wyglądem też, powinni tutaj, też powinien frontend architekt ogarniać, wiedzieć, co proponować, czego nie, proponowa czego nie proponować, jakie tutaj są limitacje, a, a kiedy możemy na przykład, nie wiem, zaryzykować i brać coś, nie wiem, framework agnostic do, do frameworka, tak? bo nam się to później opłaci, bo będziemy mogli w różnych projektach. Czy, czy projektować design system, chcemy, czy, czy w ogóle odrzucić, czy wziąć jakiś, to też jest kwestia, gdzie tutaj frontend architekt powinien aktywnie e, działać, mieć, na, e, mieć wiedzę i dobierać. E, Rozwiązanie do problemu. O jak najbardziej. No znowu ogromny temat, powtarzam się chyba dziesiąty raz. Mamy odcinek tak. na temat design systemów, na temat. Tak, yy... też chyba ze dwa nawet, Tak, ale dobre, bardzo dobre, naprawdę tak z gościem, więc polecam posłuchać. Yy... No to jest turbo ważne, żeby mieć świadomość, jak dane problemy ux można szybko rozwiązać, używając już dostępnych tuli. Czy właśnie to jest bez sensu, żeby dodawać jakiś nakład, który będzie po prostu bagogenny, czy możemy to szczelendżować i zaproponować coś innego na poczet tego, że to będzie prostsze? Też o tym wspominaliśmy, że to, co klient mówi, to my powinniśmy być partnerem a nie osobom, która po prostu usłyszy order i go realizuje. My powinniśmy rozmawiać, proponować i dopytywać, bo czasami klient po prostu może nie być świadomy i to, co o sobie wymyśli, to może się okazać po prostu nietrafione. tak? Nietrafione, bo nie będzie chciał tego na samym końcu. Jak najbardziej. Jak najbardziej. I szczerze mówiąc, pewnie jeszcze by się coś znalazło. To taki frontend architekt hmm. musi... Potrafić, Ale to są chyba takie z technicznych rzeczy najważniejsze aspekty. Więc ja jeszcze chciałbym na sam koniec też przelecieć i, i wymienić to, co mi się wydaje, że jest też istotne w aspektach miękkich. Bo oczywiście, frontend architekt to także w głównej mierze praca miękka, praca z zespołem, praca z. z tutaj, holderami. jako zespół mam. Tak, z tej holderami. Tutaj w ogóle, jako zespół mam na myśli pełny cały zespół, czyli i testerów, i... Yy... I frontendowców, i backendowców, i e, architektu, architektów rozwiązań, e, po prostu wszystkich, jak i również pracę z klientami. I e, też mi się wydaje, że tutaj takie cechy frontend architekta to na pewno jest komunikatywność, ko duża komunikatywność, e, chęć e, współpracy z ludźmi, chęć rozmowy z ludźmi, e, proaktywność w e, proponowaniu rozwiązań, e, odwaga do. Kontestowania jakichś rozwiązań narzuconych wcześniej, dobre sporządzanie dobrych estymacji, umiejętność skalowania zespołu ze względu na przykład na skalowanie aplikacji, znajomość trendów bieżących, aby yy, i móc wdrażać nowości, ale też, żeby znać niektóre trendy, żeby nie dać się im ponieść i nie wdrażać czegoś, co może być dużym trendem, ale tylko i wyłącznie chwilowym. Tak. Co byś tutaj szukał? W ogóle myślę, że w pierwszym odcinku o architekcie frontendowym dużo mówiliśmy o, o soft skillach, więc hmm. myślę, że tutaj. To, co wymieniłeś, to jest. Yy, musimy dać po prostu yy, znowu podkreślenie, że to jest bardzo istotne. Że nie tylko technikalia, sowskie samorząd. Tak, są tak bardzo to istotne. Tylko, mówię, tylko wymienić konkretne rzeczy, dlatego chciałem pewnie jakąś tam decyzyjność, umiejętności. Jeszcze nie wiem, co można umiejętności w. Rozwiązywaniu problemów. Jest to na samym końcu takie nastawienie, że ja chcę dobrze dla tego projektu, ja zrobię wszystko, że będzie dobrze. Nauczę się, pogadam, skontaktuję się z kimś. E, naprawdę takie, taka prosta intencja, że to, co zrobimy, będzie najlepsze na świecie. A ta odwaga, o której wspomniałeś, często wynika z doświadczenia po prostu. Czym mamy większe doświadczenie, tym bardziej możemy tą klatę do przodu w cudzysłowie wypchać i po prostu proponować klientowi to rozwiązanie, no bo my mamy doświadczenie, my wiemy, jak to funkcjonuje, jak to działa, prawda? Więc bez tego się na pewno nie obejdzie. My chyba. Okej. Okay. Nie wiem, czy my. To jest chyba wszystko. My, to jest chyba wszystko, Marcin. My już rozmawiamy ponad godzinę, więc raczej kończymy. Tym bardziej, że z tego co dostajemy feedback, dłuższe odcinki są już bardziej problematyczne w całym odsłuchu. Ale my chyba mieliśmy jeszcze porozmawiać na temat naszych jakichś case studies życia wziętych. Ale nie wiem, czy, ja, czy chcemy poruszać już ten temat, czy kończymy. Myślę, że już nie dzisiaj. Okay. Myślę, że do ciekawych case studies jeszcze będziemy mieć... Okazję wrócić. Nie wiem, czy w kolejnym odcinku, bo może zmienimy jakiś teraz temat, damy troszeczkę ludziom przetrawić te informacje o fronty, architekcie z poprzedniego odcinku, czyli po co nam ta rola z tego odcinku, czyli właściwie jak do tej roli się przygotować, jakie, jakich umiejętności szukać, żeby się w nich rozwijać. I w przyszłości też na pewno opowiemy już konkretne case studies z życia takiego architekta. Może nawet też w kontekście nie samej pracy frontend architekta, ale w kontekście jakiegoś konkretnego problemu, który poruszymy i zahaczymy o odcinek. Ale na dzisiaj myślę, że możemy już kończyć. Oczywiście zachęcamy wszystkich do zostawiania nam informacji zwrotnej na kanale Discordowym. Link do tego Discorda jest załączony do poprzednich odcinków. W tym odcinku też będzie w opisie taki link. Zapraszamy również też zapraszamy na nasze Linkediny, gdzie można z nami się skontaktować. No i dlatego dla przypomnienia dzisiaj rozma rozmawiał. Szymon Pawlak, ja Marcin Milewicz. Tak I dziękujemy jest. bardzo za odsłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dzięki wielkie. I dzięki Marcin Tobie, jak zwykle bardzo miło spędzony czas. Cześć.